Wileńskie obchody świąt 2 i 3 maja były w tym roku doprawdy wyjątkowe. Z udziałem premierów Polski i Litwy uroczyście otwarto nowe skrzydło Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a w nim nowe studio i siedzibę TVP Wilno. O tym wszystkim opowiem już w naszej najbliższej audycji, a gościem Wilnoteki będzie potomek rodu Radziwilów, od niedawna pełniący na Litwie misję dyplomatyczną. Walenty Wojniło, zapraszam do Wilnoteki, jak zwykle w czwartkowy wieczór na antenie TVP Polonia.